Cześć! Doszliśmy do ostatniego etapu tworzenia naszego obiektu w programie 3D Studio Max, a dokładnie sali 109. Brakuje nam kolizji. Jeżeli zastosujemy automatyczne kolizje, to w silniku cały pokój będzie otoczony jednym prostopadłościanem. Niby dobrze, ale nie będziemy mogli wejść do tego pokoju, ponieważ kolizja będzie blokować jakąkolwiek interakcję wewnątrz pomieszczenia. Dlatego musimy stworzyć własne kolizje, a nie korzystać z gotowych, ponieważ gotowe w przypadku pokoi nie radzą sobie za dobrze. Tworzymy nowego boksa i konwertujemy go na edytowalne poligony. Ważne, aby zmienić jego nazwę na UCX podkreśnik. Tam wklejamy nazwę naszego obiektu i dodajemy jeszcze jedną liczbę początkową, jeżeli tych kolizji będzie więcej, a każda ściana w tym przypadku będzie miała kolizję, więc liczba porządkowa na samym końcu jest istotna. Ustawię jeszcze, aby móc widzieć przez ten prostopadłościan, co ułatwi jego ułożenie. Zawsze UCX jest interpretowany jako nie dodatkowy obiekt, nie jako prostopadłościan przez silnik, tylko jako kolizję danego obiektu, który jest importowany, więc to jest właśnie nazwa, która jest istotna. Ja zastosuję narzędzie Align, które pozwoli nam dopasować w łatwy sposób szerokość boksa do naszego obiektu. Tutaj chcemy dopasować względem osi X, a więc zaznaczamy X i oś rośnie w lewo, a chcemy do lewej ściany dociągnąć, więc dociągamy poprzez maksimum, ponieważ tam jest wyższa wartość X-a. W tym przypadku X rośnie w lewo, a chcemy minimalną wartość, czyli prawą ścianę uzyskać, a więc minimum. Bo jak wybierzemy maksimum, no to dociągnie do lewej ściany. W taki sposób stosujemy to narzędzie do wszystkich pozostałych ścian. Jeżeli jesteśmy w zaznaczaniu ścian poprzez poligony, w Maji jest pewien problem, natomiast tutaj nie mamy możliwości zaznaczania poligonu z innego obiektu, więc jest to ułatwione. Możemy zaznaczać poprzez inne ściany obiektu, a jesteśmy pewni, że zaznaczone zostaną ściany tylko aktualnie modyfikowanego obiektu. Wybieramy tutaj w tym przypadku właściwe wartości. Jeszcze brakuje góry i dołu, dlatego dobrze, gdy prostopadłościan kolizyjny, który tworzymy jako pierwszy, jest odrobinę niedopasowany do obiektu, do którego tworzymy. Jak jest odrobinę mniejszy, łatwiej po prostu dopasować go, niż jakby zasłaniał. Po prostu wtedy ciężej zaznaczyć nasz pokój, jeżeli kolizja jest większa, bo trzeba przez nią zaznaczać. To nie jest takie proste, jakby się wydawało. Mamy pierwszą kolizję. Tak właśnie by zastosował ją silnik. A my nie chcemy tego, ale użyjemy jej jako tak jakby bazowej kolizji, z której będziemy tworzyć pozostałe. Na samym początku jeszcze przesunę gizmo tak zwane, czyli element służący do przesuwania na środek obiektu, czyli na 0,0,0. Jest łatwiej go przesunąć, jeżeli jego elementy służące do przesuwania są na środku, a nie gdzieś poza nim. Bo stworzyliśmy go gdzieś poza tym obiektem i zmieniliśmy położenie jego ścian, natomiast gizmo zostaje niezmienione. Tak będzie łatwiej. OK, klonujemy tą bazową kolizję, aby zastosować, zmniejszyć ją odpowiednio. Zmieniamy też typ klonowania na kopię, aby modyfikacja jego nie miała wpływu na pozostałe kolizje. No i zmniejszamy odpowiednio położenie ścian. Zmieniamy w taki sposób, żeby obejmowały tylko ścianę. Były praktycznie tej samej wielkości, może odrobinę większe. Tutaj widzimy, że są okna pod tym. No i przesuwamy tak, żeby raczej była kolizja nieco większa. Kolizje najlepiej działają, gdy są kształtu prostopadłościanu. To jest najbardziej optymalny sposób, więc właśnie takich kolizji stosujemy. Istotne jest też, aby również to było optymalne, aby kolizje się nie przecinały, czyli tutaj w tym przypadku, jeżeli stworzyłem ścianę, kolizje przy lewej ścianie i przy tylnej ścianie, te kolizje będą się krzyżować. Dlatego trzeba to później poprawić. Kolizje nie powinny na siebie nachodzić i powinny być zawsze wielkości prostopadłościanu. Oczywiście mogą być trochę zmienione, ale najlepiej jak to jest, zawsze wychodzimy z prostopadłościanu. Tutaj możemy to zaznaczyć w taki sposób. Kolumny będą oddzielnymi kolizjami, aby była możliwość
podejścia do samej ściany, ale żeby nie było możliwości przejścia przez kolumnę. No i tutaj naciskamy H, literę H jak, ciężko powiedzieć, jak hamulec może, i tam mamy listę obiektów. Możemy zaznaczyć wszystkie obiekty w dowolny sposób. I tutaj zaznaczyłem po prostu jedną ze ścian, aby ten element zmodyfikować, ponieważ zrobiłem ścianę tam, gdzie są drzwi. Dlatego muszę tą ścianę zduplikować i zmodyfikować. Duplikuję po to, aby nie powtarzać tej czynności zmniejszania ściany na tą ścianę po raz kolejny. Poprzez H zaznaczam wybrany element, czyli tą ścianę sklonowaną, aby ją odpowiednio zmniejszyć. Czyli tutaj zrobiłem z tej ściany tylko ścianę na lewo od drzwi. Teraz muszę zrobić ścianę na prawo od drzwi. No i wiadomo, że gracz może podskoczyć, a w drzwiach nie powinien mieć tej możliwości. Więc musimy jeszcze tą jedną ścianę również wykorzystać. Czyli stworzyć górną część z tej ściany. A więc tą początkową ścianę, która zachowuje wszystko, zmniejszamy. A więc zaznaczymy spód, dociągamy tak, aby było dobrze. Czyli coś w tym stylu. I teraz widzimy, że te ściany, te wszystkie kolizje na tej ścianie, no niestety się przecinają. Więc zaznaczmy wszystkie kolizje i zastosujmy, za wyjątkiem tej pierwszej, zastosujmy Isolate, aby izolować je od pozostałych elementów, aby je teraz właściwie przeedytować. Znowu możemy korzystać z Align'a, bo to jest dosyć praktyczne narzędzie w tym przypadku. Tutaj akurat przesuwałem według X'a. Według minimum, bo rośnie akurat X w lewo, więc tu będzie minimum. W tym przypadku akurat będzie maksymalne dopasowanie do prawej ściany. Czyli X, ale maksimum. Teraz jest minimum, to domyślnie. Maksimum wygląda tak. Podobnie możemy też zastosować z innymi ścianami, bo też one się krzyżują. Na przykład ta ściana. Możemy sobie wybrać dowolną ścianę. Ja wybieram akurat tą od strony okien i tą od strony drzwi. I zmniejszam tak, aby te kolizje się nie krzyżowały. To bardziej zoptymalizuje analizę kolizji. Jest to po prostu taki typowy know-how firmy, że tak się robi. Nie zawsze można to spotkać w literaturze, ale tak właśnie robi się to w game devie. Okej, zaznaczamy tutaj, no i podobnie z tylną ścianą. Ja nie będę tego pokazywał, jak to robiłem, no bo to robiłem w taki sam sposób. Jak już dopasowaliśmy wszystko, czyli dodałem jeszcze sufit i podłogę oraz kolumny, kolizje powinny wyglądać właśnie tak, jak tutaj widzicie. One będą działać poprawnie. Drzwi oczywiście powinny mieć otwór, natomiast okna tego otworu nie wymagają, bo to nie jest zupełnie do niczego potrzebne. Zaznaczamy wszystko, naciskając H i wszystkie obiekty, no i eksportujemy na zewnątrz do FBX-a, który zostanie użyty w silniku. Czyli export selected, bo mamy zaznaczone te elementy. Możemy oczywiście wszystko, bo tutaj nie widziałem. W H pokazuje wszystkie elementy, które są dostępne, więc a przynajmniej te, które nie są ukryte. Tutaj żadnych nie ukrywaliśmy, więc są widoczne wszystkie. Zaznaczamy smoothing group i triangulate, ale odznaczamy takie rzeczy jak kamery, światła i inne rzeczy. Zaznaczamy centymetry jako skalę, no i FBX w wersji 2020. To wszystko.